Dobra. Dobry, zaczynamy. Kolejny odcinek z SCPSL. Zapraszam do lajkowania, subowania, wbijania na Twitch, to Fausta Szajbiak, link w opisie. Powiedzam serdecznie. Hejka, witam. Siema, siema, witam. Ale że w trójkę mamy? A nie, że... No ale ty jesteś szybki. Właśnie, że rozpiąłem dosłownie obok. Podziel się trochę szybkością. To powiem wam, jakie są SCP-ki chociaż. Dobra. My już jesteśmy w Kevi. Nie ma za 5-6. Odstawiam 1-7-3. Ale się nóżkę złamałeś. No, połamałem nogi. Jestem za szybki. No. Mamusia mówiła, powoli! Śpiesz się powoli. Nic tu nie ma. 9-9 brak. To już mamy kartę porucznika z nieśmiałka, więc możemy uciekać. Zajebiście. No łatwo. Skąd ty wziąłeś kartę naukowca? No bo tutaj ten, naprzeciwko tego. A, z serwerowni. Ten. Serwerowni chyba też jest. O, dobra. A, czekaj, mamy coś tutaj? A, zabrałeś? Co to było? Nie, walić 500-kę. Dobra, szukajmy przejścia. A czekaj, tam jest entrance. No tak. O, i cofnęło przez sekundę. Są wszędzie na szumek, gdzie są te Tesla. Tu wszędzie jest... 079, 99. Mamy na pewno 173, 100 pro. Idę po broń do Warheada. Okej. 049 też nie ma. Mamy elevator A. Dobra, wchodzimy. Lecimy zobaczyć, co tam zostało. O, 106! A kurde, 106. Dałeś radę? Nie dał rady. Kurwa. SCP-106 jest jak coś. Ale czas. Na niebie, kurwa jego! Kurwa jego ziemska! Na niebie, na ziemię! Na niebie! Oddawaj wszystko, co masz! Masz! Słuchaj. Nie rzucaj we mnie! Stafu? A jak się rzuca? Ja to chcę rzucić. Uspokój się! Ty będziesz skuta! No nie! Będziesz skute bobo. Nie, moja strzykawka! A, nic bardziej mylnego. Strzykawkę to ty sobie możesz w domu mieć. To już nie będziesz miała. No nie, dawaj mi tą strzykawkę, to jest mój staw dobry. A, nie sądzę. Roleplay! Roleplay to będziesz skuta i będziesz umierać zaraz. Czemu? Trzeba było nie kraść! Znaczy zaraz, jak tutaj trafiłaś, to znaczy, że musiałaś zrobić coś jeszcze gorszego. Było nie skakać z dywanu na podłogę. Jak mogłaś to zrobić? Nie skakałam! Czemu sortowałaś śmieci? No bo... tak trzeba. No ale... przestępstwa, same przestępstwa. Papierowa słomka! Tylko plastik! A ty się teraz dobrze, albo metal. 106 jest jak coś. Tak, wiem, już miałem z nim bliskie spotkanie. Ja też. Dobra, jestem w ulepszarce z klasą D i naukowcem. Wiem do niego do klatki, akurat jak mi się pod nogami drespi. Okej. Okay. Jak też, to jesteśmy w 914 z klasą D i naukowcem, więc chodź. O, siema. Witam. To mam już pomysł, co zrobimy z tą klasą D. No nie, to będzie co znam, zrobimy? A! Pojamiemy ci nogi. No, będziesz... Ale to był jego pomysł! To był jego pomysł! No niestety! Nie jesteś zgubiona, no. A oddasz strzykawkę? Nie. Przynajmniej użyj na mnie. Nie mogę.
AB, mam jeszcze taką opcję fajną. Co to jest? To jest szampan? Otwieraj szampana. To jest ten dzbanek. Pijemy? To jest dzbanek, jak się go odpali, to taka mgła wylatuje i ona ludzi zabija potem, bo o kurde. Więc pewnie możemy... Nie. Wiem nawet gdzie to dać. Wrzucić mu na chatę? Jeśli chcesz kontaminować 106, to przy jej portalu to postawimy, to ona dostanie hipotermię i będzie dostawała damage mały. No ale to mały, kurczę. A po drugie portal może gdziekolwiek chce postawić. O, to się zgubałeś cały czas! Tak. No to ty też jesteś zgubiony! Ja myślałam, że ty uciekłeś. No niestety, nie, cały czas siedziałem. Od czasu jak Amy tu wszedł, to się wiedziałem, że chodziłem. Jak mogłeś sprzątać w domu?! Dobra, a mam... chciałem tylko zastrzyk, kurde, komuś podać. Ajajaj. Czemu uczciwie pracujesz 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 160 godzin w miesiącu? Nie wiem. Czemu nie bierzesz zasiłku? Idziemy na przygodę, chodźcie. No. Dobra, idziemy. Państwo kradnie. Idziemy blisko. Połamać nogi. Aha. Do tędy idziemy. No dobra. Jezu, nie blokuj mnie, Among Us. Ja nikogo nie blokuję. Blokujesz możliwości drogi. Jego. Blokujesz jego możliwości rozwoju. Jego kariera przez ciebie wisi na włosku. Zapraszam do windy. Baw się dobrze! Kurde, myślałem, że nie znajdziecie Amonga. No jednak. W prawej strony. O nie! Oj chuj. Ajajaj. Poczekam na innych. Witam, mieszkam tu od 48 lat! Witam, witamy na Łódź Bałuty! Muszę użyć zanim umrę. Proszę. Super, ale impro. O, dobra. O jest, on jest, mam teraz tutaj. Ale impreza! Dobra, w końcu. Dobra, idziemy. No ja umarłem niestety. On wyszedł, sadkę. Ej, ty od hipotermii chyba umarłaś. Nie, no. Nie, wymiarze piszę. No, okej. Każdy ma niestety inne wyjście, sad. Nie udało mi się Q-play, jestem zaskoczony. Ej, bo co go tu teraz włączyłem bije? Wszystkie generatory i on na mnie czekał w tej zbrojowni, gdzie się wyłącza komputerkę. Ała. Jego to teraz bijesz? Jak to działa? Nie, bije go. Nie. Widzą co robię. W sensie, no to bo jak to jest jesteś, jak w tym jesteś, to dostajesz hipotermię i po jakimś czasie zaczynasz dostawać obrażenia. Zostawiam kartę, a sam idę się poświęcić. Zostawiam mi strzykawkę, przynajmniej mogę... No przecież dałem ci strzykawkę. Przed śmiercią. No dałem ci przecież. No ale zabrałeś mi jeszcze kartę. Idę się zabić. Mogę uciekać. I macie to buzi kliknąć, kurwa. Deadem tam wtedy. No, ale poświęcenie. Witam. Dzień dobry. Witamy. W ogóle czemu ten elewek zostawia CP, chyba? Nie wiem. Nie wiem. Ej, zdążę sobie ty, zrobić parówki? Ale 200 HP muszę z granatą. Nie zdążysz sobie zrobić parówek. Głodna jestem, no. Dosłownie za minutę chyba będziemy w placówce, jak nie wiem. Zaraz ci powiem. Jezu, ale gówno. No, za chwilę pewnie. Jestem głodna. 2 minuty 16 sekund. To będzie do 20 przynajmniej. Dobra, jakieś 2,5 minuty masz, więc jak umiesz to robić to parówki w 2 minuty, to powodzenia. On bierze moją piątkę. Dobra, została tylko jedna klasa D. Dobra, ten kto rozstrzela ostatnią klasę D, ten wygrywa, nie wiem. Uścisk Jakubałkę. No gruba jest bardzo duża i jednocześnie bardzo mała. Co, dostał za remoto. Wydaje mi się, że jest bardzo mała jednak. Jest bardziej mała niż duża. Ranga community helpera. Tak, community helper z zabicie klasy. Pomógł community szybciej skończyć rundę. Tak. Wtedy możemy grać dalej. Łowy gnojarze! Ej, no bo nie ma... Kurwa, no nie ma friendly fire, no nie mogę was rozstrzelać. Ja też chcę, spokojnie. Nie, no za późno! Nie! Włączę ten friendly fire w końcu, ile można! A Kubałkę mnie zabić, pozornie zatku! Jezusku, 48 raz ochroniasz. Ajajaj. Ochroniasz 48 raz. Arko. Mi się już zaczyna podobać. 48 raz ochroniasz, ile można tym być? Dajcie mi jakąś normalną klasę. Że
Jakaś klasa D. Klasa O. Klasa Z. Klasa Z? Klasa Z? Tak. Nie wiem, klasa Z jedno, co? Co? Jaki to jest? Słucham? Jak to jest layer? Outlay, jak to jest? Chyba tutaj mam layer upgrade, nie? Jaki to jest? Nie wiem, ja się nie znam na layoutach. A, layout? No, 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 ja tych layoutów w Etrece się nigdy... Wiem tylko, że to jest teraz ogromny kwadrat i trzeba teraz w prawo iść. Tak, dokładnie, to jest prawda akurat. Podwójny korytarz to jest... Teraz prosto. No, ładnie. Jakby, nie wiem, ja tych layoutów, ja wiem tylko tyle. Jeżeli jest taki korytarz, to trzeba w prawo iść. A co, ja wiarę po prostu ogarniam jak iść. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale idę, po prostu wiem gdzie. Dobra, mam też kartę na pracę. No, ja też. Wchodzimy od razu, a chyba bez sensu. No, nie mam sobie dobrze nawet wchodzić. Ale ten team ochroniarzy rozjebie system. Tak, i klasę D też. I naukowców też. Jest żarówka w mikrofidzie. Ok. Zajebiście. Zajebiście, cieszymy się twoim szczęściem. Tak. Teraz weź ją otwórz jakoś. O, no i no dobra, już mamy jak otworzyć. Dobra, a może magiczna żarówka otworzyć. Nie ma zaraz 9-6. Wyszedłem sobie przed drzwi, a tam 939 będziem skierował, jestem 939. A weźmy go zabijmy tak dla beki w sumie, bo... No, rozstrzelajmy go czy coś. To my nie mamy za dużo amunicji, ale można ogarnąć. Masz nas dwa magazynki, AB, to wystarczy. Ale no to możemy szukać zbrojowni jeszcze tutaj. No, można w sumie poszukać zbrojowni. EGB, mam pytanie, czemu nie zebrałeś tego bardzo fajnego przedmiotu z 996? Tam było... No, teraz nie, bo te klasy to prawdopodobnie nigdy broni nie zdobędą broń. Aha. O kurde, gazownię znaleźliśmy, ale to jest chyba zbrojownia AD. No idę. Nie, jest elevator jednak. Ale chujowo. Dobra, idziemy po żarówkę tak na razie. Wezmę sobie jeszcze strzykawę. Ja idę do lighta. Spoko, o. O, mamy zbrojownię. Dobra, bierzemy, weźmy tę amunicję i zajebiemy go. Zabijemy. No, Bok już pojechał do lighta, nas nie słyszy. Ale my w dwójkę sobie go zabijemy. No ta, tylko musimy trafiać. Dobra, luźno, mamy dużo amunicji, na wszelki wypadek się cofamy. Musimy po prostu nie zjebać drzwiami i będzie dobrze. Może mi się wydaje, że pies też poszedł do lighta, wiesz, i mamy też myśli. Możliwe, no ale możemy tam zjechać, że przy okazji wtedy go rozstrzeliwujemy. No to chodźmy do lighta. Dobra. To trzeba tam. Teraz jesteśmy w stanie jakkolwiek to ogarnąć. Tam był elevator system, no. Czy to nie jest gaz? Dobra, ludy tam, nie wiem. A lud. No mrozi w skrócie. No. Ale mrozi. Ale mrozi. Ale mróz. Jacek mróz. A skąd w ogóle był ten? Kogo tam postawił? Wiesz co, jeden się reski dostawał do mapy. A. To ma sens. Ty jest tam? Gdzie jest? Mamy dużo amunicji, więc możemy go rozstrzelać. A gdzie jest akurat? Który? O, dobra, słyszymy cię. Danger. Light containment zone overall decontamination. Mamy tu klasę D, wszystkie pozostałe. Jedna jest w cukierkach, tam prosto do końca i na prawo macie klasę D z naukowcem i psa. Tak, jak zamknąłem. Zrobię kartę. Na szybko kartę poszedłem zrobić. A piątkę, żeby wysadzić. Dobra, nie ma problemu. Ja skorpiłem. Ale kurde, ogar. To mi się podoba. Jak się ma taki team, można cisnąć. I na apteczkę sobie zostawimy. I flashbanga zmienimy na granat. Dobra, jeszcze jeden upgrade i będzie o piątka, potem możemy wysadzić. No ale to ten pies ci już ucieknie stawek tego, że zawsze to pić. Nie, nie ucieknie, ostatni ten. Spokojnie, nie obawię się. Dobra, już mam. Dobra, podobno w lewo jest pies, ale nie wiem czy już nie uciekł. Sprawdźmy to. Bo tam są cukierki i tam podobno. Warto mieć gdzieś jedną o piątkę.
pewnie się ganiali, ale tu pewnie obstałem jest drugie wyjście. To jest exit B. Na pewno ktoś zginął. No właśnie, naukowiec zginął. Ale klasa D żyje. Pobiegł za klasą D pewnie. Klasa D pewnie uciekła do tego, do Heavy. Albo prosto. Rozdzielmy się. Prośba, żebyście ich nie zajebali na wejściu. Dobra, okej. Rozdzielmy się, ty idź tam tędy, ja pójdę tędy. Sprawdź Heavy. Ale pies na pewno jest w Heavy już. No to chodź, no dobra, no okej, to chodź do Heavy. Podam Delvex. Patrz jaki koks i tam mam. Nie słyszę cię, czekaj, zejdę, bo zasięg nie mam. Włącz zasięg. Mówiłem ci, weź inną sieć. Czekaj, czekaj. A strzelamy się ze SCP-99. No prawie. Jak wypadło z tej windy? Nie wiem, ale spierdalamy. Nie, no to jest jakiś żart nieśmieszny, że to z tej windy wypadło. Dobra, chodźmy stąd. Ejajaj. No nie wiem, jak to wypadło z tej windy, to akurat prawda. A to było takie piękne. No. Trochę szkoda. Tam strzelać nie kazano. Dobra, bo Delvex chyba się bije, to wychodzi. Dobra, chodźmy drugim przejściem. Ej, mogę ich rozstrzelać? Proszę, 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 rozstrzelaj. Proszę, dawaj. Ale ty jesteś tego, żądny krwi Delvex. Uspokój się, oni chcą żyć. Jedziemy! Oj. Jedziemy i lecimy jednocześnie, jazda! O, gaz. Jest CB. Gdzieś no, tu jest. Tak. Można mikrohida w sumie wziąć. Bierzesz? Bo ja nie mam slota. O, no, wezmę, z chęcią. Lepiej to użyjesz. Aldel jest psem, więc on tak nie będzie wiedział, jak tego uniknąć. A gdzie jest też Shaman bez tego SCP w ogóle? Ale to ty miałeś kurde eksperymenty z Dimą przeprowadzać, a nie jako naukowiec samemu zjadać. O czym ty gadasz? Co ty mówisz? Ja cię kręcę. Nie no, pijamy jak no, ja nie wiem. A ona teraz twoje ręce z niej przerzuje. A czy psa gdzieś? Trzeba teraz sprawdzić. No tyle to ja wiem. Mocnego Among Us. 939, halo, słychać? Tak, słyszymy. Tak, słyszymy, ale nie wiemy gdzie jest. Szukamy go też. Mamy cały oddział, szukać! Mało rozadzane radio, więc zaraz padnie. Ej, coś za nami jest. Jak to za nami? Kurde, wyjdźmy, rozmawia. Teraz walić go. Jest tu. Rozstawiamy się i walimy. Nie strzelaj. Ej, śmieszna sprawa, co widziałem, jak nie strzelaj. Na kurwiat z karabinu! To jest napad! To jest napad! Napad na bank, wszyscy do góry. Jak się wjebał w ten granat! Ej, no nie ma friendly fire'a, no! Ale to był wjazd! Ale rozjebał! Ale rozjebany, nie mogę! Wszyscy do góry! Jaki wjazd! Jak na naszym koncercie. Co teraz robimy? Ale wie. Mordujemy klasę D. No, gdzie jest klasę D? No to mordujemy. Czekaj, też coś tam powiem. To jeszcze został! Klasa D! To jest napad na bank, wszyscy do góry ręce, jak na naszym koncercie. Dodatkowe info, klasa D macie w pierdol. Ten jeszcze kto z klasy D żyje? Radzę, jeśli CIA zostały, a że jak CIA wejdą, to mnie niewiele ich wejdzie. Ej, bo ty masz o piątkę, to może... Tak, no właśnie tak planuję. No to chodź. Pusto. Dobra, zbieramy się.
Ej, ej. Jazda. A jakby co, idziemy w pałdziu RPB, a już odłączamy w placówce. Ale dobra, to już do... kolejcie. No właśnie, tak będzie najlepiej. Tak, bo będzie gdzieś tam... Szybka śmierć. To jest windom jedzie. A, dobra. To jest CI. Okej. To CI, o. A to jeden CI łatwo. Był? Łatwo. No ta, a trójkę to headshot. Łatwo, nie? Ale przeżyłem. Ja autentycznie miałem lecieć do ulepszarki, żeby radio sobie ulepszyć, bo już... Dobra, kontynuujemy. Oj, w końcu klasa D, kurczę, w końcu coś innego niż to ochroniarze i inne takie. Witam serdecznie. O, PC. O, PC, jest, jest. Możemy grać na komputerze. O, tak. Ale że tak dla klasy D te PC jest dozwolone? No. No, normalnie pewnie nie. O, exit wow. Nie ma żadnego wymagania na karty, więc no łatwo się dostać. No niby tak, ale normalnie każda klasa D, która wychodzi z celi, jest pilnowana przez co najmniej trzech ochroniarzy. Proszę. Masz kartę? Widziałeś w lajcie kurde jakiegoś tego? Dawaj, rob na szybko kartę ochrony i lecimy do zbrojowni. To na 1-1 czy fine? Fine. Dwa fajne wal. Jeszcze jeden. O, tu mam jeszcze kartę jakiegoś tam sprzątacza. Dobra, jaką masz teraz? Różową jeszcze jedną. A dobra, to jeszcze raz. Dostaniesz albo dowódcę, albo o 5 i wtedy możemy cisnąć. To mi chyba lepiej by było na 1-1 fine fine, wtedy bym miał pewność, że dostanie o 5. Dobra, jest kapitana, let's go. Dobra, jest git, chodź. Będę, chodź. PC to nie. Ale jest nieotwarty, czyli na pewno nie mam rugacza. No, tak. Kurna, wróciliśmy. Gdzie to może być ta zbrojownia? Trzeba ją szybko znaleźć. No, tu jest. Najprędzej. Tup, tak, jest. Ale szybciutko, zbroimy się. Zapraszam. Dobra, zajebiście. W swojej kolejności mam bronię. Tak lepiej. A nie, czemu mi to ustawię na pierwsze? Teraz zmieniła zajebiście. Dobra, rady na podsłuch włączone. Niech będzie tak. Dobra. Okej, okay, gotowe. Rady drugiego nie ma. No to jedźmy. Nie, jedna tylko jest. Jeszcze tylko pistolet. No. Dobra, kit. A, no tak, ja nie mam karty. No, widzisz. Lewo. Z przyzwyczajenia. No niestety, jakby jesteś uzależniony ode mnie. No niestety. Tadge. Delvexa słyszę. Chyba Campi, bo gadał coś, że nikt się nie prześliźnie. Może być ochroniarzem. O! Zawsze to lepsza karta niż tego. Kolejny granat. Dobra, git. Mamy entrance. Ktoś jest przy Tesli.
Dobra, jazda, lecimy. Ta, zamykaj za sobą, żeby nas nie dogonili na wszelki. Dobra, zamykam, zamykam. No i łatwo, kurwa. To był pan Delwek? Tak. Nikt się nie prześlizgnie. Nikt się nie prześlizgnie, tak o. Dobra, chodź gate'em. Zadgę trochę. No cóż, no bywa, no jak to się mówi. Już czuję tę jego frustrację. Tak. Jak to tak można strzelać? Nie, no kurwa, znowu mnie zarąbali, kurwa. Tak. Teraz tylko, żeby się MTF-y nie zrespiły. Oj, chuj, wykrakałem. Pan wiesz, widział? No było światło. To? Oj. Wracamy do placówki. To nie ma sensu, nie mamy broni na daleko. Delwek się idzie mścić. Tak, dosłownie. Delwek się idzie nam wpierdolić. Dobra. Alder krzyczy, jazda, jazda. Dobra, ogólnie tak, ja bym rzucił im granat pod... A, jak wejdą. Pilnujmy to przejście, ja będę pilnował, albo ty pilnuj i ja rzucę im granat, jak tu przyjadą. Nie, nie, w sensie pilnuj tam w głębiej. Ale co, a dobra, dobra. Żeby po prostu jak będą szli, to krzycz. I strzelaj. Oho. Dobra, jednak idziemy! Chodź, chodź, chodź! Idź sobie na MTF, uwagi na nas! Zabiłem! Kurde, no! Ajajaj, tak niewiele! O kurde, macie sorki! Przepraszam bardzo, jestem już, koledzy! Kto? Cicho! Widzisz się! O kurwa! Ajajaj, szkoda, kurde, blisko było. Baby! Jakby Amongo od razu mi pomógł, to byśmy go zabili. Ale Amongo poczekał chwilę i przez to zginąłem. Podoba mi się to, że wszystkie MTF-y poszły na te dwie klasy D, a Spokser sobie protekł, to wszystko kurwa siedziało na górze. Ale nakurwiają go. A zabraknie mamo, mi się wydaje. No już ambo nie mają. Wtedy wyjdzie Amongo ich wszystkich powystrzela. Ale to szóstka malowa. Ona ma 1/4 HP. No to właśnie oni się wystrzelają całej amunicji i potem wejdzie Amongo im na plecy i rozkurwi. I oni jeszcze mają ammo. Myślisz? No raczej będą mieli z pół magazynku. Na kawę. Ale Amongo ma na nimi przewagę wysokości. Nie, no, ale nie podejdę. Ale Amongo, to jest Sigma Mail. Znaczy, wiesz co mi się podobało? No. Że jak my goniliśmy klasę D, to Spokster czekał 2 minuty na dole w gejcie, aż my kurwa zjedziemy. I tak samo teraz ma Amongo, po prostu czeka, aż my podejdziemy. Nie zostawię mnie. Ale Spokster jest już obity ostro. Ale mnie się opieka z tym, że akurat MTF-y weszły. No możliwe, że wejdą. A że akurat wtedy weszły, kiedy my szliśmy już. A nie, ale Amongo ich rozjebał, zajebiście. Ale pięknie, ale ich rozkurwił, dobrze! To moim karabinem, by the way. Bo ty mnie jebi rozjebałeś. No. Ty byłeś naukowcem? Dobry movement miałeś. No, on ma snajperkę, dobra. Kim ty byłeś? No ja byłem MTF-em. A, MTF-em. On to, no, to rozwalił moją snajperkę, ona jest ogólnie OP. A, to a na zewnątrz, to tak, rozkurwiłem cię. To z MP7 jeszcze cię rozjebałem. No, ja miałem Epsilona na snajperkę. Gdyby Amongo wyszedł szybciej, to byśmy zajebali tego drugiego i bym przeżył, a tak to zginąłem niestety. O nie! O Boże. Jak Aldo miałeś wtedy był. Się zająć nimi, a nie mną. No już nie ma kim się w sumie Amongo zająć. Amongo, schowaj broń, jesteś wolniejszy.
On ma adrenalinę? Kurde, nie wiem, czy on ma adrenalinę. Ale i tak powinien zdążyć chyba uciec. No, a raczej ucieknie. No, on nawet nie szedł za nim. Dobra, no, to łatwo. No to kończy się runda. Dobrze, pięknie, Among Us, że mu się udało. Minispot, który wygra rundę, to jest Sadek. Bo mam pewność, że się wyciszyłam na Discordzie. Słyszeliście coś no, nie ten, dziwnego? Nie, nic takiego. Nie, no, nie słyszeliśmy nic z Dimon na Discordzie. Jakże byśmy mieli? Boję się. Jest. Nie bój się. Szczególnie, ja jestem dumny, Among Us, bardzo dobrze. Udało się. No. Ładna runda była. XD. Tesla.